Ale mam rozkminię teraz. Co ja miałem nagrać? Już nie pamiętam. Pamiętasz? Backstage. A, no tak. Backstage do teledysku kamerzysty. Znaczy teledysku jeszcze nie ma, dopiero powstanie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj pokażemy wam, w jaki sposób powstaje teledysk do piosenki Mamy to coś, kamerzysta, fit ochroniarz. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. No. Także przenieśmy się. Gdzie? Gdzie to w ogóle kręcimy? Bo ja nie wiem. No w klubie jakimś, zaraz ogarnę jakiś. Dobra, a jaki jest scenariusz tak właściwie na ten teledysk? Bo ja nie wiem. Kurczę, ja też nie wiem, no. A nagrywamy to za 2 godziny. Mamy się narąbani, bujać i tyle, no. W sensie, bo ja nie pamiętam nawet słów tej piosenki, co ma tam być. Tam jest o taksówce coś na pewno. To ogarnie się taksówkę. To co, w klubie to nagrywamy? O Boże, no tak, w klubie. Co, cały teledysk też w klubie? No nie, no to apartament jakiś się weźmie czy coś. Może hotel. Tylko się nie upijcie za bardzo. Może hotel weźmiemy. Jaki hotel? Zamiast apartamentu. Nie, na apartament będzie lepszy. Apartament. Albo apartament w hotelu, o. Dobra myśl. Zapraszam do oglądania. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. My tutaj piękny backstage klipu. Marek kamerzysta, tutaj kamerzysta rapuje. Pełno ludzi. DJ, puszczaj tego bita. Pijecie alkohol. Co? Czemu wy przysypiecie alkohol? A bo to jest chlani będziecie w to jest impreza. Puszczaj ten bit. A ty z tą piłką na pier... Jak wam siada nuta? Bang, bang, bang. Petarda. To będzie hit jak i kamerzysta. Będzie tak hit. Coś czuję, że to będzie hit. Będzie petarda. Ja jestem, wiesz, razem z Kubą nagrywaliśmy bardzo długi czas. Dokładnie. Dużo pracy poświęconej. Jeszcze nie wiecie, co was czeka. Jakieś 12 godzin. No ale ludziom się podoba i to najważniejsze. Siema, szofer. Siema. Co tam powiesz? Nic. Jak ci się ochroniasz podoba? Bez okularów. Ja też mam okulary. Pokaż się mojego kucyka. Tak. Już? No. Właśnie teraz jesteśmy tutaj na klipie kamerzysty. W końcu jestem za kamerą. Trochę się zakropiłem, bo takiej okazji nie można było przeoczyć. Ale powiem wam, że polska rap scena w tym roku będzie rozpana, bo kamerzysta wszystkich podjada. A wy możecie mu zazdrościć, bo on w tym momencie każdego rozpada. I to bardzo muszę potwierdzić, kolego, co z wami się tam robi w tym roku? No k***a rozpierdala rap grę, ja pierdolę. Sami słyszeliście, więc w tym roku no, kamerzysta. Wypijmy za niego. I Kubańczyk rozpierdolał tą ramę. Bang, 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 bang. Będziemy mówić. Kuban, wypij za rap grę rozpierdolą, bo rozpierdolicie całą scenę. Ochroniarz prowadzi, ochroniarz jaka Kubańczyk. Ty, szafę. Ty. Też pijany jesteś? Co? Też pijany jesteś? Czy nie, ja trzeźwy. Widziałeś co Lenik zrobił? Co zrobił? Lenik przewraca się już, tak jest na klamie. Serio? Aż taki? O kurde, ale masz fajną kamerę. Tak? No, całkiem spoko. No. Fajnie się nią nagrywa. No kurde, chciałbym taką. Słuchajcie, ogólnie tutaj backstage pełną parą trwa, a ja trochę się upiłem. Nie wiem, co na to Marek powie. Schlany jesteś? Troszkę. Możecie się w końcu wziąć do robienia tego teledysku, a nie schlani jesteście cały czas. My cały czas robimy teledysk. Perfekcyjnie! W jak w dupie! Teledysk pierwsza klasa. A co leci w tle? Kamerzysta miał lecieć. Kamerzystę puszczaj, DJ, halo! DJ! Kamerzystę musisz puścić. To jest ogólnie wszystko wina DJ-a, bo DJ nie puszcza kamerzysty, ja nie wiem, o co chodzi ogólnie, wiecie co? Wiecie, jakie mam plany, co nie wiem, puszczaj kamerzystę, bo ja tylko go słucham. I teraz, słuchajcie, widzowie, wasze zdrówko. Przejmij ster. Ale oni tutaj wszyscy się nachlali. Masakra, mieliśmy robić teledysk, to wyszło jedno wielkie gówno. Bo dzisiaj jeszcze mamy do nagrania ciąg dalszą, oni są już tak schlani, że nie są w stanie. Witam, ja jestem kamerzysta, a to jest p***ny bęgier. Masakra. Sprawdź! Będę się lecę w Tesla, pojebany parę tu Westa. Będę zaj. Thank you.
się nie bawimy. On nie umie tańczyć. Jestem troszkę podpity, nie wiem jak kamerzysta. Przywiezie mnie pan do domu. Idzie, wyśmienicie szoferze. Wyśmienicie? Wyśmienicie. Zajebiście. Ja sobie b***ję. Walnij zrówko. Ale powiem tak, ja walę zrówko, ale pozdrawiam wszystkich moich prawdziwych fanów. Ty bezczelniku, czemu ty nachlany jesteś? Ja tutaj robię za wszystkich, a ty co? No, a ty jesteś nachlany. Nie, wcale nie jest pijany. Przewracacie się cały czas. My wcale nie jesteśmy pijani. Ktoś do Moleni się przewracał. Co ty gadasz? Kto się wybrał? Nie nagramy tego. Bo. Jak nie nagramy? No normalnie, schlani są już. No najebaliście się. My się ja trzeźwy jestem. Kamerzysta, no. Jeszcze nie jest najgorzej. Trzeba pić, bo teledysk będzie naprawdę zajebisty. Bo to rozpierdoli polską rap scenę i tu cenzurę. Rozpierdoli. Masakra, to jest jakiś dramat. No. Polska nie gotowa, kamerzysta jest najlepszy. Jebać was. O. Dureń, dureń. Ale trzeba jakąś dupę ogarnąć. A. No dupę ogarnąć powiadasz? Tak, modelkę do telewizji. Modelkę z Instagrama? Modelkę z Instagrama dla ciebie. Dla mnie! Nie z Instagrama! Po prostu ci dzisiaj to nagrywamy na apartamencie. Nie, jutro, lepiej, jutro. Mamy kamerę na dwa dni. Jakiego filmu ten telewizji? Ten telewizji jest na filmie pisaki. Kolorowe kredki. To co było śpiewane, nie? Tak. To co było puszczane, czy co? Tak. To kolorowe kredki, fasolki. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu ja nikt. Ja myślałem, że to słyszałem już kiedyś, nie? Patrz, Titanic. A kiedy obejrzymy my, nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik, z tobą chcę do końca życia. Przerywamy program, nagrywamy klip, robimy tu cięcie. Zawsze mam z tym głównym problem. Jak zapiąć cholerne guziki na rękawie? Muszę no dobra, to nie zapinaj, no Jezu Chryste. Znajdę specjalną osobę, która będzie mi te zastrane guziki zapinała. Drugi już trudno. A więc tak, zachowanie wszystkich w klubie było naprawdę skandaliczne. To znaczy? Nie wiem, czy ten teledysk w ogóle ma szansę istnieć. Wszyscy stwierdzili, że się upiją. Kamerzysta wydmuchał 12 promili. Tak, chyba ci pogrzało, miałem ledwo 2,5. Ochroniarz zataczał się, nie był w stanie no nawet wstać. Wszyscy się napili oprócz ciebie. Olejnik żygał w masakrę. Powiem ci, że chyba nie robimy jednak teledysku. Dlaczego? Zrobimy grafikę. Jaką grafikę? Ten teledysk nie ma szansy. No ale człowieku! Raz się napiłem, już jutro nie będę pić, tak? Jak będziemy nagrywać. No człowieku, ten teledysk nie powstanie, no widziałeś jak to wyszło? No dobrze. No jak pijani się bujaliście tam na tym teledysku. No i to chodziło, no. Ja wam cały czas mówiłem za tej kamery, nie pijcie, weźcie, wytrzeźwiejcie. A wy mieliście mnie w dupie. Nakupiliście tego alkoholu za 2000, za moje 2000. Kupiliście ruskie szampany, kupiliście browary i chlaliście to. No i co? Przyszło 50 osób. Człowieku, raz na jakiś czas można się napić. Nie, picie to jest droga do utraty godności, ja nigdy alkoholu nie miałem w ustach. Jasne. No nigdy nie miałem w ustach. No. Ja się jako jedyny przyłożyłem do tego teledysku. Ja powiem ci... No trzymałeś kamerę, no. Nie robię już tego teledysku. No co ty gadasz w ogóle? Dzisiaj mieliśmy nagrywać scenę. Dobra, dawaj normalnie. Już nie będę pić, obiecuję. A ochroniarz? No to też nie będzie. Mam nadzieję. No to w takim razie dzisiaj nagrywamy na apartamencie, więc zapraszam na dalszą część backstage'u. Ty k***a Marek się napił. Co? Ja? Ty widzisz, co czemu dziś oka ściągasz? Jestem kamerzysta. Ha, nie kamerzysta, ciulany jak świnia, kurwa. Przecież ty jesteś potężny człowiek. Ja jestem kamerzysta. Przecież to ciebie ten worek nie pasuje nawet, chodź go zdejmuj, a nie pajacuje. Nie ujawnij mojej twarzy. O kurde, wy się wczoraj Ale wy się zapruliście jak świnie. No ale wy się wczoraj nachlaliście. Kto? Czemu ty się tak zaprułeś jak świnia? Ty pajaka dupa, nie, patrz, wie. Dupa jakaś, zobacz. Jaka dupa? Ja... Ty nawet po dupy zadzwoniłeś? Znaczy ona była na teledysku u nas. Aha, na teledysku, że się pamiętam. A wiesz co jest najgorsze? Nie mogę zapiąć tego zegarka. Ty słyszysz? No co? Ochroniarz, wiesz co jest najgorsze? Że mieliśmy ten backstage kręcić, nie? Backstage mieliśmy kręcić, a czemu się tak uchylaliście? A on dopiero teraz kamerę włączył. Ja, kamerzysta, ty jesteś kamerzysta, ale dopiero kamerę włączasz. Pod koniec. No przecież... Człowieku, z tobą nagrywałem teledysk. Jak ze mną teledysk? Ja, już nie wymyślaj. Ja już sepa. Jeszcze bzdury gada. Zoba. A my już tutaj nagraliśmy całe sobie. Zoba. No, zdaję sobie sprawę, że byłem przy tym. Jakby ze mnie. Ale zoba, jaka incepcja. Wczoraj nagraliśmy cały backstage, a dzisiaj, jak ja jestem najebany, to nie nagraliśmy nic. Ochroniasz najebany, ty najebany. Ja? Ja jestem trzeźwy. Tamta dupa najebana. Maruś, ja się obronię zawsze. Zoba. Zobacz jak nagraliśmy. Zobacz.
backstage prawdziwy. Człowieku, nic nie widać, jest prześwietlony. Nie no, pa, zoba, normalnie. Boga mu, Marek. Pa, tutaj jakąś laskę obraca, ochroniarz. To. O ja, ty, ci, jaj, wyszło. Marek, nie pokazuj, no. Teraz całe wszyscy będą wiedzieli, że jest jakąś laską. Ale co i tak, ty, ale co i tak na teledysku będzie? Aha. A ty sobie myślałeś, że tego nie będzie na teledysku? No właśnie myślałem, a to po chuj, ja to nagrywałem, jak tego chyba nie będzie na teledysku. Hmm? Dobra, weźcie skończyć, jesteście na próci, po co wam to nagrywać? Backstage. Jak się zachlaliście? Backstage. Tak wygląda właśnie, kręcenie teledysku i ogólnie. No tylko ja tu jestem sześć, tak? Ale ty wszedłeś na jak szpadłem. Pamiętasz jak wczoraj żygałeś? Nie żygałem wczoraj. No jak nie żygałeś? No nie. A kto żygał? No kto żygał, ten żygał. Ja to nagrałem. Marek żygał, ty żygałeś, ale ja stałem sześć. Nie, ja nie piłem, ja nie piłem wczoraj. Ja żygał on i kłamy. Żygał. Szofer. A jak psychofani jeszcze wpadli, to kto bronił? Jeszcze szofer żygał. No tak, no ale kto się zżygał, nie, na pewno nie ja. Ale jeszcze szofer żygał i olejnik, a olejnik jak... Olejnik to się tak zażygał. Ty, a widziałeś jak obraca jakąś laskę olejnik? Ta, obraca. A szofer? Bo a olejnik... Szofer? Widziałeś? Szofer to w ogóle, to jest masakra, nie? Ja to nigdy, to ja byłem w szoku, patrzysz, tu obracają dupy, wszystko. To jest szok, masakra. Wszyscy się poczuli w tym rapie i wszyscy chcą być tymi raperami. Raperami, a ty to trzeba. A to tylko wy jesteście raperami, a nie, olejnik sobie myślał, że on też jest raperem. Nie. A olejnik jest gówno wart. Olejnik jest taka jak małpa na dobra. Teledysku. Wasze zdrowie za dobry teledysk. Jak później to obejrzę, to pewnie się zdziwię, ale kamerzysta i tak to wrzuci do filmu. Kamerzysta, ty nie nagrywaj już tego, bo już nie jest dobre nagrywanie. A i tak będzie nagrywała i później mi to do filmu wrzuci, zobacz, jaki przychodzi mieli, bo że, to że jest... na j***ani. Ta, i nam zepsuje wizerunek, dokładnie, nie? Dokładnie. Dlaczego pan zepsuje wizerunek? On też jest na j***ani i teraz sobie powie, że nie jest kamerą, że nie jesteś pijany, a ty też jesteś. No, ja tylko troszeczkę wypiłem, przyczynię się do was. A kto żyga w kiblu? Pokaż, Marek, ja? Do kamery, kto żyga w kiblu? Idzie do kibla? No to idź do kibla, ja na pewno nie żygałem. Zobacz, jak ja mówię, a jak wy mówicie. Zażygałeś kibel cały. Cały kibel zażygałeś. Dobra, tobie coś udowadniać teraz. No. Szkoda komentować. Ja się nie wybojam na dany temat. Dobra. Dobra, dalej. Nie będę polemizował. Dalej klip kręcimy, tak, dawaj. Idziemy do sypialni, kręć ten klip. Ale przecież tam, klip jest nagrany. Nie, tam czeka dupeczka. Dawaj, i dawaj, klip kręcimy. A masz coś światła? Światła? A po ci światło. Dobra, to ja biorę ten. To ja biorę to i... Ale nie, po co ci to? Nie potrzebne to? Ja mam tutaj lampę. Jasność podgłośnie. Idziemy, kręcisz. Dawaj, a gdzie jest ta dupa? A ten nie przyszedł. Nie, tutaj dawaj. Dobra, halo! Sokicie, pilnujesz Marka? Ty, Downie, wstawaj. Trzeba było nie chlać. Tak wczoraj gadałeś, że ja się nachlałem, a sam się naplułeś jak świnia. Nawet się nie rozebrałeś, jesteś żałosny. Weź, bo się zżygasz zaraz. Ja pierd... Fu, nie będę przy tego pokazywać. Daj jak... mi misku. Miskę? Dobra, idę po miskę, ja masakra jakaś. Co ty skarpetki tu położyłeś? Jezu. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. My mamy to coś, czego nie ma tu nikt. A my mamy to coś, czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt.